Hejka ludziska, z tej strony Price, witam was. To jest kolejny odcinek Minecraftowej modyfikacji i dzisiejszym modem jest to mod Camera Studio. Jest to bardzo fajny mod, jeśli chce się ukręcić swoje ujęcia. Bardzo fajne na multiplayera, że kamera wam się rusza wolno, a czas szybko. Dobra, pierwszą rzeczą, to są potrzebujemy na single playera dwa mody, jest to mod single player comments, żebyśmy mogli wpisać komendy, oraz Camera Studio, które znajdziecie w opisie, i mod Louder. Choć to właściwie nie potrzeba, bo single player comments sam instaluję. Dobra, camp. Pierwsza komenda jest to camp1. To będzie nasz pierwszy punkt. Camp1.1. Dobra. Camp2, czyli point 2. Dwa punkty zaznaczmy, teraz sobie dajmy, o, jeszcze tutaj taki widok. Camp3 i Camp 4. Dobra, teraz żeby nam ta kamera szła po danych punktach, wpiszmy sobie camp sp, p1, p2, p3, p4. Dobra, cam go to razem pisane p1, żeby było od pierwszego punktu. Teraz włączamy sobie tak cam start i teraz wpisujemy liczbę sekund, minut lub godzin, jaką mam przebyć tą trasę. Ja sobie zaznaczę, żeby to było 30 sekund, więc powinno być szybko. O, a jednak nie. No, jak widzicie, ta kamera nam się płynnie skręca do tego miejsca, gdzie to pokazuje. Bardzo fajnie to wygląda, płynnie skręca, nie ma jakichś takich odbijanek w stylu trójkąty. Teraz wam pokażę komendę, jeśli chcecie to zastopować, wpisujecie cam stop. I już jest kamera zastopowana, teraz cam clear. I już możemy wiedzieć, że na pewno nie mamy żadnych punktów. No to teraz sobie możemy wejść na multiplayera. Widzimy się za chwilę. No i dobra ludziska, jestem teraz na serwerze S-Minecraft. Minecraft. Tutaj też działa ta komenda camp1, tylko że troszeczkę inny sposób. Komendy są te same. Przynajmniej jak ja przed chwilą chciałem nagrać, to dziwnie chodziła kamera. Te same komendy. Cam syty a ryty, powiedzmy, że 10 sekund. No, przed chwilą nie działało, może wam się zdarzyć taki bug, że po prostu wam będzie cała postać skakać do góry na dół, do góry na dół. Jest to nie wiem czym spowodowane. No dobra, dzięki za obejrzenie moda. Sądzę, że jest to bardzo przydatny mod dla ludzi, którzy kręcą często timelapsy, lubią robić timelapsy na YouTube'a. No i co? Dzięki za 140 subskrypcji i subskrybujcie dalej, nie pożałujecie. Za niedługo będzie konkurs, jeszcze tylko 60 widzów. Jeśli ktoś jest dobry z matmy albo niedobry, obliczy, że to jest 200. No i na konkurs będziecie mieć informacje za 10 widzów i będziecie się mogli zgłaszać. Lecz konkurs dopiero zacznie się, gdy będzie 200 widzów. Więc ja się z wami żegnam. Trochę dłuższe zakończenie. Cześć i czołem, Narka oraz Bajo. Hejka!